Siemano, witam wszystkich. Zostały 4 dni. Za 4 dni już właściwie będę na scenie, a za 2 dni wylot do Budapesztu na Fit Parade, także już bliżej niż dalej. Pokażę wam, powiem wam właściwie, jak dzisiaj wygląda moja poranna rutyna i rozpoczynam ładowanie. Właściwie kalorie podbiliśmy już troszeczkę w niedzielę, tak w niedzielę już minimalnie poszły do góry, a teraz troszkę więcej, więc pokażę wam, ile czego wpada. I tak, rozpoczynam zawsze dzień około godziny 6, nawet często przed 6, jako że już no, sen nie jest taki idealny. No i nie lubię leżeć tak po prostu bezczynnie, więc sobie czekam. Wstaję, sprawdzam telefon, patrzę, czy raporty. Jeżeli są raporty, no to odpisuję moim kochanym podopiecznym. No i tak, no bo wiadomo, niektórzy na przykład napiszą dzień wcześniej, w nocy czy coś, no to wtedy trzeba odpowiedzieć, tak? No i sobie czekam do godziny 7. Zresztą i tak dla Kuby nie mam co wysyłać wcześniej fotek, jako że u Kuby jest 6, mimo że on też wstaje wcześniej. U nas jest wtedy 7, a u nas światło tak naprawdę takie słoneczne, lepsze, dzienne wychodzi około godziny 7, więc tutaj nie spieszę się za bardzo. No i rozstawiam swój sprzęt. Jak to widzicie, nawet plecy fajnie wyszły. No, rozstawiam swój sprzęt i robię fotki. Wtedy jeszcze staję na wagę i wysyłam potem wszystko, cały raport z fotkami do Kuby. Czekam spokojnie na odpowiedź. W tym momencie idę, robię sobie kawkę albo ruszam z dniem, no bo wiadomo, nie będę go pospieszał. Czekam sobie spokojnie po prostu na tą odpowiedź, ruszam z dniem, co zaraz zobaczycie, co się dalej dzieje. No i jak dostaję odpowiedź, to wprowadzam zmiany, jeżeli jakieś zachodzą. Także lecimy z kolejnym krokiem. Krokami? Tak można zaczynać dzień. Hardkorowy kubek. Jak wam się podoba? Nie, naprawdę jest sztosem ten kubek. Mega. No i dobra, ja już jestem prawie gotowy. Także ubieram się do końca, nakładam buty. A tutaj zostawię was na sekundkę, zanim przejdziemy do kolejnego punktu dnia. Zostawię was z fotkami formy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na 4 dni przed zawodami. Tak to się prezentuje na 4 dni przed startem. Naprawdę jestem zadowolony. Tym razem pchnęliśmy troszkę bardziej z Kubą. Na pewno forma jest lepsza już teraz niż była na scenie, także bardzo dobrze to rokuje. Teraz tylko troszeczkę to wypełnić. Nie robimy żadnych tam jakichś dziwnych zmian. Wodę podbiliśmy tylko o litr. Sól została na poziomie 10 gramów. Także dużo tutaj magii nie ma. I tak jak powiedziałem, jesteśmy na kolejnym kroku tego dnia, właściwie na krokach. No i kroki zostały właściwie to od zawodów NPC, od Mistrzostw Polski, przepraszam. 8000 kroków cały czas, z czego jakieś 3000 są rano, nacho, dwie bluzy, jako że nie będę ryzykował jakiegoś przeziębienia i tak dalej, a jest już troszeczkę zimniej. No ale ogólnie jest naprawdę fajnie, czuję się spoko. No i działam po prostu, jestem naprawdę zadowolony z formy. Także tylko dokończyć, postawić tą kropkę nad i. I być zadowolonym, ruszać z kolejnym celem. A zawsze w kulturystyce to jest piękne, zresztą w każdym sporcie, że coś można poprawić, nigdy nikt nie. Wiecie, nie sądzę, że tak jak już kiedyś wspominałem, Lewandowski na przykład myśli, a kurde, nie mogłem lepiej strzelić. Ach, to nie. Każdy sportowiec ma jakieś, zawsze stawia sobie większe, lepsze cele, także no i u mnie w głowie już się coś tam kreuje, ale najpierw plan A, nie ma planów B, coś kreuje się, ale to nie jest jeszcze plan. Także lecimy dalej z nim. No i co się jeszcze zmieniło, takie, no jeżeli coś się zmienia, to będę o tym mówił. Normalnie szedłem w tę stronę i robiłem troszeczkę dłuższe kółko, szedłem aż tam do swojego
Gimnazjum, tak. Jestem jeszcze z czasów, gdy było gimnazjum. A teraz idę w drugą, czyli idę... Tutaj mamy kościół Boboli. Pokażę wam od razu część mojego osiedla. I idę sobie w tą stronę, ponieważ mam wtedy bliżej do kolejnego punktu, który oczywiście za chwilkę zobaczycie. Jest to po prostu po drodze i o to chodzi, żeby to wszystko było sprawnie. Światła. No i kolejny punkt dnia zaliczony, czyli dwie rundy pozowania, 10-15 sekund utrzymania każdej pozy. Idziemy dalej. Teraz trening brzucha, czyli 3 serie po 30 wspięć, do tego 3 razy po minuta planku, no i 10 minut wakum, także lecimy. Także trening brzucha zakończony, ja zmierzam do domu i taka rozkmina na temat powiedzenia Huntera Labrady win the day, czyli wygraj dzień. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że plan A jest krótko bardzo falowy i nie rozkminiamy, co się będzie działo, nie wymyślamy planów B. Oczywiście mamy obrany jakiś długofalowy cel, ale to, co dzieje się dzisiaj i tutaj, na to mamy wpływ i musimy zrealizować właśnie plan danego dnia. Jeżeli go zrealizujemy, to wygramy ten dzień i te małe dni przełożą się na plan długofalowy. W ogóle świetny wynik Huntera na Mr. Olympia. Jak wejdziecie na stronę NPC News, to tam są zdjęcia w lepszej jakości. Można to naprawdę zobaczyć, że on wyglądał naprawdę świetnie, a każdy, z kim rozmawiałem, kogo pytałem, jak to było na żywo, to powiedział, że Hunter w przeciągu 2-3 lat, może nawet szybciej, już będzie walczył o tytuł. Także no, zdjęcia często nie oddają tego, jak to wszystko wygląda. Także win the day. No i na szczęście jeszcze sobie przypomniałem, że miałem kupić, zrobić dostawę wody, która się skończyła, no bo bym musiał lecieć znowu. A jakoś dzisiaj taki fartowny dzień, bo już jestem praktycznie pod domkiem i lekko zaczyna kropić, także zdążę przed deszczem. No i będzie git, także lecimy dalej. Kolejny punkt codziennej rutyny. Mam nadzieję, że... A nie, tym razem się udało. Moja gruba łapka się nie zaklinowała. Mamy tutaj pół litra wody. I... Okej, 5. No, hopej. 9. A... Dawaj, o, 10. 10 gramów glutaminy. Za chwilkę jeszcze wsypię Steve Jointa, tam sobie leży. Hop. Obok leży metformina, którą też jeszcze używam. Także metformina biorę 500 mg 30 minut przed ostatnim posiłkiem. No i tak jak już wspomnę o tym, no ale teraz rana, o, spadło na 9, dobra, mniejsza, jest 10 gramów. Także 10 gramów glutaminy z rana i do tego 20 gramów strzyżointa za chwilkę dosypię. Dobra, często nadal są pytania o kleik, ten z mąki ryżowej, jak go robię. Także mimo, że robiłem go wcześniej, no to pokażę, ale najpierw musimy się zająć tym maleństwem. Udało się, nie uwaliłem ściany. Dobra, tutaj są dwa całe jajka. Poprawię trochę, żeby tu nie przypalać patelni. Okej, i proste jak wiadomo co, czyli mamy sobie mąkę ryżową, właśnie pokażę, mąka ryżowa z Melwitu, do tego troszeczkę kakao tam jest w środku, tutaj 150 gramów mąki i okej, sypiemy, ja sypię trochę, zaczynam mieszać, niestety robię to jedną ręką, także okej, zaczynam mieszać, widzieliście, jeszcze się nie gotowało i dosypuję znowu, żeby nie było żadnych dudek.
znowu zaczynam mieszać i zaraz będą pewnie pytania o proporcje. Także ja tutaj dałem 700 ml wody na 150 gramów, także jak na przykład dajecie, powiedzmy sobie 100 gramów, no to 500 ml wody w zupełności wystarczy. Możecie też zrobić mniej, ale to wyjdzie troszeczkę taki, wiadomo, gęstszy. Także tu jajeczka, tutaj jeszcze 100 gramów truskawek, a za chwilkę pokażę Wam, jak się prezentuje efekt końcowy. No i dobra, tak prezentuje się efekt końcowy pierwszego posiłku. Dlaczego postawiłem tutaj białko? Nie, to nie jest kwestia marketingu, tylko polewa. Polewa to jest białko. Po prostu wsypuję sobie 35 gramów białka do... No tyle ja mam rozpisane, jeżeli Wy macie inaczej, no to wiadomo. 35 gramów do kubeczka, mieszam to sobie z małą ilością wody, jak najmniejszą i jak najwolniej. I robię sobie taką właśnie polewę. Do tego 100 gramów truskawek, 150 gramów kleiku z mąki ryżowej i 2 całe jajka. Tutaj też mamy troszeczkę soli. No, tak to wygląda śniadanko. Jak to wchodzicie na stronę, macie jeszcze parę frequently asked questions. Czyli tutaj co do kleiku często są pytania tak, a wyszedł mi na przykład za gorzki. To znaczy, że dałeś za dużo kakao, albo masz zbyt ciemne kakao, albo dałeś za mało słodzików. A wyszedł mi za bardzo, za gęsty, takie bardziej papki, skleił się. Za późno zacząłeś po prostu gotować, w sensie no wsypałeś to jak już woda się gotowała, albo dałeś za mało wody, albo za dużo mąki, no jedno z dwóch. Także to co do pytań, także zawsze wsypujemy zanim woda zaczyna się gotować. Tak jak mówię, na 500 ml wody 100 gramów kleiku mniej więcej. A, jeszcze co do białka, bo często widzę w przepisach, jak ktoś tam, wiadomo, jest powiązany z jakąś firmą suplementacyjną, musi być białko takie i takie. Nie, nie musi być białko takie i takie. Także może być białko, jakiej firmy lubicie. Ja akurat mam 7 Nutrition, tutaj jest u mnie ciastko z kremem, mi smakuje, a jak Wy chcecie jakieś inne, jak Wam smakuje inne, no to jedzcie inne. Oj, dobrze, że już jutro barber. Trzeba będzie to ogarnąć, żeby na scenie jakoś się prezentować. I właśnie, co do prezencji na scenie, druga sesja pozowania za mną. I tutaj, słuchajcie, jeżeli pozujecie, bo często słyszę takie, no pozowałem, ale czy na pewno pozowałeś, tak samo jak trenowałem? Czy na pewno trenowałeś tak ciężko, jak mogłeś? Zawsze można trenować... O, fasolka. To za chwilkę, bo przejdziemy do kolejnego posiłku. Można zawsze trenować ciężej, tak? Więc podejdź z tą samą mentalnością. Czy mogę pozować lepiej? Tutaj ustaw inaczej nogę. Tutaj, czy puściłem brzuch? Myśl. Patrz na siebie w lustrze i wyciągaj wnioski. Naprawdę można wiele zyskać, zakrywając swoje naprawdę wady, a jeszcze lepiej pokazując swoje zalety. Także myślimy podczas pozowania. No i kolejny posiłek, za bardzo Was pewnie nie zadziwię. 150 gramów mąki ryżowej, 50 gramów borówek, tutaj warzywa, żebyście nie gadali, że nie jem. Staram się dwa razy dziennie te 100 gramów fasolki zjeść. 150 gramów indyka i team różowa miseczka i mała łyżeczka, czyli Mariusz Błaziński i Maciek Kiełtyka będą wiedzieli, o co chodzi. Pozdro, panowie. Jak to się mówi, trzeba cieszyć się z małych rzeczy, a jako, że 4, 5, 6... 8 kawusi wypitych, to 9 gratis, także idziemy na kawusie. No i tak jak mówiłem, cieszymy się z małych rzeczy. Chwila odpoczynku, dobra muzyka i grajmy. I tak sobie teraz patrzyłem repertuar kin i powiem, że nie grają dosłownie nic fajnego. Także kino na razie odpada i z tego co widzę, no to już do wyjazdu, wylotu odpada i powrotu. Ale po powrocie zapowiada się sztos, jako że będzie nowa część Venoma. Oglądaliście w ogóle pierwszą część Venoma, jak Wam się podobała, bo dla mnie naprawdę spoko. Nawet chyba dwa razy to oglądałem, nawet może trzy. No hardy to hardy. Także czekam na drugą część. 15 będzie u nas w kinach. Także myślę, że będzie spoko. Może jeszcze tam zobaczymy. Ciekawe, czy będzie wersja po angielsku. Pewnie z ich napisami, ale no to mógłbym przeżyć. Także. Dobra, no i w sumie, że byłem już w Carrefourze, to od razu skoczyłem sobie na moje zakupy. Także mam borówki, tylko jedna paczka została już. Truskawki też jedna paczka, no bo tyle wystarczy już do wylotu. Mąka ryżowa, właściwie to na wszelki wypadek. No i na wylot. Tutaj mamy trochę kleików, jako że już tamte się pokończyły. I paprykę słodką.
Tamte klejki były na pół, także no klejku nie idzie go sporo. No i w sumie co do papryki słodkiej, no to to jest jedna, jedyna przyprawa oprócz soli, którą używam czasami na masie, jeszcze dodam sobie czosnek, ale tak to jakoś, no nie mam teraz ochoty, więc idzie tylko do tego. Żeby nie dostawać oczopląsu, to tym razem zielona miska nadziei, tutaj 150 g klejku i dodałem sobie 10 g izolatu do środka, jako że by było troszeczkę smaku, bo sobie teraz dzielę i fajnie właśnie robię taką tą polewkę, co mówiłem, z izolatu i tutaj jest 40 g izolatu, wrzucam sobie borówki i jem to oddzielnie. Także tak to wygląda. Siemano, jesteśmy na oficjalnym otwarciu. Otwarciu paczki z DHL, a tak właściwie no ja wiem co tam jest oczywiście, a nie będę tutaj robił kolejnej niespodzianki, jak to influencerzy już zresztą mówiłem, nie będę powtarzał żartu. Mój znajomy odezwał się do mnie i on robi portrety, na przykład Colemana i tak dalej, naprawdę sztosy. No i mówi, wyślij mi 3 swoje fotki, więc no, domyśliłem się po co. Także zobaczymy, co on tam wymyślił. W sumie widziałem to już jako wersję zdjęcie, no ale co to, 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 prawda? Co oryginał, to oryginał. On to robi wszystko ołówkiem, także jakbyście byli zainteresowani, to tutaj gdzieś wrzucę Instagram. Zobaczycie, jak prezentują się jego dzieła. Można to wprost nazwać. Nie prace, a dzieła. Bo ma facet talent, powiem wam. Ostrożnie, żeby nic tu nie zniszczyć. Bo jak zniszczę, to chyba się... No. Zapakował dokładnie. Dostałem to parę dni temu, ale poczekałem, żebyśmy wszyscy zobaczyli, to bo tym takie talenty zasługują na jakąkolwiek reklamę, chociaż tyle mogę dać. Nie wiem, czy to są dwa, czy o co chodzi. No i to będzie największa zabawa. To uwielbia bawić się folią bąbelkową. Ktoś ma za dużo stresu, powinien sobie kupić parę metrów. Teraz sobie poradzi. Jezu, jak ja jestem za to nieporadny, co powiem. Powinien to po prostu otworzyć, a nie. Dobra. No i dotarliśmy. Do końca zajęło to parę godzin, ale udało się rozpakować, będzie dużo folii. No, tak to się prezentuje. Powiem wam, ilość detali, która znajduje się na tym zdjęciu, jest po prostu masakra. No, to jest talent. To jest talent, który no, niewiele osób posiada. Trzeba się chyba do tego nie dość, że urodzić, to jeszcze natrudzić i nauczyć. Także, o, tu jest jeszcze coś napisane. Dla Dawida od Dawida. PS. Aktualnie rysuję samych Mister Olympia. Mam nadzieję i głęboką wiarę, że również ty będziesz kiedyś jednym z nich. Powodzenia. Dawid. Zostawię bez nazwiska, ale jakbyście chcieli, no to oczywiście wrzucę Instagram. Tak jak powiedziałem, w opisie filmu też będziecie mieli Instagram, szybciej przejść. To jest mega. Po prostu mega. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i mamy powrót różowej miski, praktycznie ten sam posiłek, co ostatnio, czyli 150 g klejku i mamy tutaj izolat. Tutaj mamy 10 g izolatu, tutaj 40 i 50 g borówek. Znacie takie powiedzenie, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach? Wiem, że tutaj więcej dzisiaj nie przyjdę, ale solki zapomniałem. No ale jak zobaczyłem przed chwilą, co się dzieje, jaka jest kolejka, zaraz wam pokażę, to mi się odechciało fasolki. Trochę sobie poczekam. No ale ja zawsze staram się no, nie podchodzić do życia negatywnie, także zresztą mnie nie ma miejsca na żadną negatywność, także jaki jest tego plus? Zrobiłem kroki, które miałem i tak zrobić. Także są plusy.
No i dobra, przed nami jeszcze dwa posiłki, tutaj jeden z nich, czyli 150 gramów mąki ryżowej, 50 gramów borówek, a tutaj obok jest 100 gramów fasolki i 150 gramów indyka. No i często są pytania, a ty ładujesz tylko dwoma produktami, Jezu. Słuchajcie, kiedyś ładowało się tylko ryżem i dodawało się troszeczkę oliwy może, do tego wiadomo mięso, a na koniec dawało się wafle ryżowe i do tego troszeczkę, bardzo małą ilość dżemu. No i ludzie jakoś ładowali, wyglądali fajnie na scenie. Jeżeli wiem, że coś przez tak długi okres korzystałem z czegoś i działa to na mnie dobrze, nie mam żadnych zdjęć, ten brzuch nawet na koniec dnia po zjedzeniu dużej ilości jedzenia nadal jest płaski, to dlaczego mam z tego nie korzystać? No słuchajcie, poświęcamy temu tak dużo czasu, że naprawdę można się powstrzymać już od jedzenia produktów, które nie znamy, których nie znamy, nie wiemy jak na nie zareagujemy, a stracić właśnie tak dużo czasu, no bo nie wiem, już jest chyba 26 czy 7, nie pamiętam dokładnie, tydzień przygotowań, no trochę to trwa, tylko dlatego, że masz jakąś zachciankę, no to by było trochę słabe. Także ja korzystam z produktów, które smakują mi, no bo smakują i do tego super się trawią, także od razu mam wliczone 600-700 ml wody z tego, więc same plusy, także no. Jeszcze jeden posiłek przede mną, którego już nie nagram, bo będzie bardzo późno, jak będę go jadł, a chcę dla Was jeszcze zmontować od razu teraz ten materiał, żeby było na bieżąco, żeby cały czas było wszystko na bieżąco na kanale. No, biorę ze sobą lapkę do Budapesztu, ale jakby coś się nie udało, to będą inne materiały, bo mam nagrane wywiady, także kanał będzie cały czas szedł. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze komentarza, łapki w górę bądź suba, to oczywiście poproszę, bo to dzięki Wam kanał się rozwija, dzięki Waszej obecności i zawsze miło zobaczyć, że starania nie idą na marne, że praca jest fajnie odbierana. Także 4 dni do zawodów, już właściwie 3, no bo dzień się kończy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia niebawem. A, jeszcze bym zapomniał. Ostatni posiłek to będzie 200 gramów kleiku, 20 gramów masła migdałowego i do tego 150 gramów indyka. Łącznie dzisiaj wpadnie około 850 gramów węglowodanów, także to wszystko będzie konsultowane jutro po wysłaniu fotek do Kuby. Zobaczymy co dalej, co on zadecyduje. Jutro nagrywamy dla siódemki, także wszystko, kolejny dzień będzie u nich. No i zobaczymy co dalej, także siemanko!